Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na taki pogadankowy film, ponieważ ostatnio prosiłam Was na moim Instagramie, żebyście opowiedzieli mi o największych mitach, Waszym zdaniem, o mitach, które słyszeliście na temat małych dzieci, niemowląt, noworodków itd., itd., z jakimi tekstami, słowami spotkaliście się, spotykacie się nadal. Dzisiaj sobie o nich po prostu pogadamy. Wydrukowałam sobie tutaj parę kartek Waszych odpowiedzi, także zapraszam Was do wysłuchania, możecie sobie włączyć ten film podczas spaceru, posłuchać sobie po prostu, nic tutaj szczególnego nie będzie się działo, tylko właśnie możecie sobie posłuchać i koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat. To, co ja będę tutaj mówiła, to jest tylko moja subiektywna, pamiętajcie, opinia, tak żeby się nikt nie denerwował, bo dla kogoś ten mit może być prawdą. Wiadomo, że każda z nas ma różne zdanie, tym się różnimy, że każdy ma swoje opinie. Dobra, lecimy. Tutaj pierwszy mam z góry. Rączki w buzi, na pewno jest głodny, chociaż skończył jeść 5 minut wcześniej. Co do tego, no wiadomo, że noworodki, kończą jeść i znowu chcą zacząć jeść, często się tak zdarza. Natomiast ja też to słyszę i słyszałam, szczególnie na przykład od mojej mamy, która przychodzi i Malusia zaczyna gdzieś tam płakać i rączki pcha do buzi. Ona jest głodna, nakarm ją, jest głodna, mimo że właśnie przed chwilą jadłam, no. Wkładanie rączek do buzi to jest taki etap, kiedy dziecko poznaje swoje rączki, potem zaczyna wkładać nóżki do buzi i to jak odkryje swoje stópki, to wcale nie oznacza, że jest właśnie non-stop głodne, a to jest często pierwsze, co przychodzi na myśl innym osobom, że po prostu cały czas jest głodne, jak płacze, jest głodne, no bo dziecko niemowlę nie ma innych potrzeb, wiadomo. Naprawdę 5 miesięcy i jeszcze nic nie jadł oprócz swojego mleka? O, ja też tak słyszę, Malusia jeszcze nie ma 6 miesięcy, więc jeszcze nie zaczęłyśmy rozszerzać dietę. I też nieraz słyszę zdziwienia, że jeszcze nie próbowałam mi dawać jakiegoś słoiczka, jakieś, wiecie, dyni, czegoś tam, a będzie jej lepiej, a i tak dalej, i tak dalej. Jakby ja kieruję się przy rozszerzaniu diety wytycznymi, które są gdzieś tam z góry, żeby... jednak te jelitka miały czas dojrzeć, czyli 6 miesięcy plus różne oznaki gotowości. Ja w ogóle bardzo dużo nagrywałam filmów na temat rozszerzania diety, na temat BLW. Postaram się Wam zostawić linki do nich w opisie, bo wiem, że niektóre z Was były zaskoczone, że aż tyle nagrywałam. Obecnie tyle nie planuję, ale no, było tych filmów tyle, dużo. No właśnie, więc no, my też czekamy do momentu, kiedy dziecko będzie mogło jeść. No ale jeśli ktoś rozszerza dietę na podstawie tego, co widzi w sklepie, czyli pisze, jest napisane od 4 miesiąca, no to kupię, zacznę od kleiku, zacznę od kaszki w butelce, nie daj Boże. No wydaje mi się, że powinniśmy iść z duchem czasu, to co wiemy na ten moment, co jest właściwe, do tego się stosować. Moje ulubione to chyba o karmieniu piersią. Jeszcze karmisz przecież, tam już jest sama woda, dziecko ma 5 miesięcy. No, co do karmienia, to też słyszę dużo różnych, może słyszałam teraz już tak mniej. Nawet chodzi gdzieś to moja mama, która no, już ma swoje lata i gdzieś tam karmiła kiedyś, ale mówiła, że mówisz do teraz, że przy mnie, bo mam też siostrę starszą, że przy mnie to miała tak dużo mleka, bo piła bardzo dużo mleka krowiego. 3 litry dziennie tata przywoził i dlatego miałam tyle mleka, że karmiłam ciebie, jeszcze komuś tam mleko dawałam. No nie da jej się wybić z tego, że jakby z tej świadomości, że mleko nasze nie robi się z mleka innego, z ssaka, tylko z krwi. Tak samo jedzenie nie ma wpływu, oczywiście alergeny tak, jeśli trzeba je zastosować, no to trzeba zastosować jakąś dietę, no to oczywiście, natomiast nie ma czegoś takiego, że wiecie... nie wiem, po wodzie gazowanej, po napoju gazowanym mleko będzie jakieś inne, albo, no nie wiem, coś się właśnie wydarzy. No, ale to są, że tak powiem, rzeczy takie z przeszłości, że mówię, tą wiedzę trzeba aktualizować na pewno. Taki duży, o, jeszcze ma smoczek, oj, brzydko, brzydko. Tak samo gdzieś tutaj był, pamiętam komentarz, odpowiedź o tym, że dziecko płacze, oj, brzydko, takie duże, a płacze, i tak dalej. W ogóle to jakby totalnie mi się nie mieści w głowie, wiecie, smoczek, no my akurat smoczka nie miałyśmy, ani jedna, ani druga dziewczyna nie zaakceptowała smoczka żadnego, no ale wydaje mi się, że wiecie, taki etap, kiedy ma tego smoczka, kiedy nie ma tego smoczka, jest tylko decyzją rodzica, kiedy uważa, że smoczek jest już niepotrzebny, kiedy już możemy się z nim pożegnać, w ogóle nie wiem dlaczego inni sobie dają takie przyzwolenie na komentowanie
czyjś potrzeb, potrzeb czyjegoś dziecka. No dla mnie to w ogóle bez sensu, w życiu bym tak nie powiedziała. I w ogóle takie tezy, że dziecko powinno już coś, bo jest na to czas, czyli na przykład pewnie chodziło Ci o odpieluchowanie, o zaprzestanie karmienia piersią, o cokolwiek. Wydaje mi się, że wiecie, każdy z nas zdaje sobie sprawę, kiedy jest na coś odpowiedni moment, kiedy jest do czegoś gotowy, gotowa, żeby to zrobić, kiedy dziecko jest na to przede wszystkim gotowe. No, wychowałam swoje, więc wiem lepiej. To jest, słuchajcie, moja ulubiona teza, ponieważ wiecie, moim zdaniem można mieć trójkę dzieci, można mieć czwórkę dzieci i można za każdym razem robić coś źle. Można kupować niewłaściwe smoczki do butelek, czyli z niewłaściwym przepływem, można nieprawidłowo nosić, co jest po prostu tak szerokie. Mamy, które mają dwójki, trójkę, czwórkę dzieci, właśnie często mogą takie słowa używać, że miałam trójkę dzieci i ja wiem, jak coś tam robić. No ale niestety notorycznie gdzieś tam obserwuję, że niemowlaki, noworodki są źle noszone, źle przewijane. Czy źle, nieprawidłowo. Wydaje mi się, że to są też takie rzeczy, że wydaje. Każdemu się wydaje, że to przychodzi naturalnie, natomiast my też, tak jak mówię, ta wiedza i wszystko przychodzi jakby wraz z mijającym czasem. Mam inną wiedzę, wiemy, jak to prawidłowo robić i moim zdaniem w ogóle warto udać się z takim niemowlaczkiem, może już jeszcze nie z noworodkiem, ale z niemowlakiem do fizjoterapeuty, który pokaże po prostu, jak przewijać, jak prawidłowo podnosić nawet takiego rocznego malucha, jak podnosić z ziemi, bo no niestety często gdzieś tam obserwuję, że maluchy są podnoszone, wiecie, na przykład za biodra z podłogi, bez podtrzymania główki, albo tak na wprost, albo jak zmieniają gdzieś tam rodzice pampersa, te nóżki ciachy ciągną do góry. Także, no jak mówiłam, można mieć trójkę dzieci i dalej robić coś niewłaściwie, ponieważ no na samych dzieciach czego się nauczymy? No może gdzieś tam w szybkości w działaniu, jakiejś organizacji, ale nie takich rzeczy, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę, trzeba się czegoś nauczyć, zobaczyć, czy coś się zmieniło, doedukować się i tak dalej. O właśnie, edukacja wpływa na to, że coś robimy z czasem lepiej, a nie ilość dzieci. Wiecie, w tej samej pracy też można być 10 lat i wciąż robić coś źle i nie rozwijać się, bo właśnie nie będziemy szli do przodu, tak mi się wydaje. No, zjadłaś wczoraj kapustę i śliwki i masz brzuszek go boli. No, o tym brzuszku to już wiadomo. Do dziecka nie płacz, chłopcy nie płaczą, a jeśli do dziewczynki... Aha, nie jesteś dziewczynką. Na to jestem wyjątkowo uczulona. No to jest w ogóle najgorsze, jedno z najgorszych moim zdaniem testów, jakie można mówić do chłopaków. Nie dość, że chłopcy, mężczyźni, faceci w ogóle mają częściej problemy z mówieniem o swoich uczuciach, z mówieniem tego, co tak u nich wewnętrznie, z uzewnętrznianiem się, właśnie z pokazywaniem różnych emocji i tych smutnych przede wszystkim, tych cięższych. To jeszcze od małego się tak mówi, że wiecie, jesteś chłopak, nie płacz, chłopcy nie płaczą, nie jesteś dziewczynką i tak dalej. No jest to mega smutne, ponieważ wiemy, że to się przejawia na różne depresyjne stany, na depresję, czy no na różne rzeczy, z którymi sobie po prostu dorośli mężczyźni nie radzą, ponieważ moim zdaniem płeć nie jest żadnym, absolutnie żadnym wskaźnikiem do tego, że ktoś ma nie płakać, że ktoś ma nie pokazywać emocji. To jest dla mnie totalnie śmieszne. Ja na przykład w ogóle nie mam czegoś takiego, a wręcz jeśli widzę, że mężczyzna czy facet płacze, wzrusza się, oznacza to, że jest wrażliwy, oznacza to, że wiecie, ma gdzieś tam ciepłe serducho, które odczuwa różne bodźce, różne rzeczy, i to jest moim zdaniem piękna cecha. No i tak powinno być. Najbardziej denerwujące jest to, że gdy dziecko płacze, to od razu jest uznane jako niegrzeczne. No i tak, i w ogóle wiecie, takie teksty typu nie płacz i tak dalej. Wiem, że pewnie w nerwach, wiecie, w stresie, w szybkości gdzieś tam działaniu zdarza się każdemu powiedzieć, no nie, płacz, Jezu, uspokój się i tak dalej, ale no nie jeśli to jest notoryczne. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien poszukać właściwszych słów do tego, żeby uspokoić swoje dziecko, żeby pomóc mu uspokoić się, a na pewno nie, że jest niegrzeczne, szczególnie jeśli po prostu płacze, się z czymś nie zgadza. No jakby nikomu, jeszcze wyobraźcie sobie, że wy płaczecie, bo coś wam się tam
wali, sypie, coś się nie układa, coś się wydarzyło, a ktoś wam mówi nie płacz. No w ogóle jest to najgorszy tekst na świecie, bo w czym pomaga? W rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu dorosłemu? Nie, a co dopiero dziecku, więc no... na pewno nie. Dziecko płacze, bo mu ktoś dał urok, nie dawaj, dobra, w ogóle o takich rzeczach nie będę gadać, bo to są jakieś totalne bzdury. Dziecko wymusza. No, dzieci nie wymuszają, szczególnie takie niemowlaki roczne, dwulatki, trzylatki, totalnie nie. Oczywiście zależy to też od pewnego naszego podejścia, jak my z dzieckiem działamy, czy my, wiecie, mówimy czasem nie, bo nie, a tak naprawdę za chwilę się zgadzamy, no to dziecko oczywiście takie trzyletnie już rozpracuje nas i wiem, że i tak się zgodzimy, jeśli będzie, nie wiem, krzyczało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze za jakimś wymuszeniem czegoś, za na przykład wymuszeniem, kurczę, miałam nadzieję, że miałam ostrość, za wymuszeniem czegoś, za, no, kiedy dziecko nam się wydaje, że wymusza, no to zawsze za tym stoi jakaś potrzeba i warto się nad tym zastanowić, czego moje dziecko w danej chwili potrzebuje, bo być może wcale nie potrzebuje innego kubeczka, bo być może wcale nie chodzi o wzięcie na ręce, bo wzięcie na ręce, tylko chodzi o inną potrzebę, która jest tam gdzieś skryta, a tylko w ten dany sposób dziecko może nam pokazać, czego potrzebuje. Właśnie, no to jest jakby sposób, w jaki dziecko wyraża swoją potrzebę, której do końca sam nie zna. O tak. Noworodek mną manipuluje. O manipulacji, jeśli chodzi o niemowlaki, noworodki, nagrywałam wam film, podlinkuję wam go w opisie, czyli typu, wiecie, nie dość, nie kołysz, bo przyzwyczaisz, bo manipuluje, zobacz, leżało, płakało, ty podniosłaś, już się uspokaja, widzisz, jak manipuluje aktorka i tak dalej, i tak dalej, tak się zdarza. Natomiast no, mam nadzieję, że wiecie, że nie ma czegoś takiego, niemowlę nie ma takiego umysłu w głowie, takiej logiki, żeby sobie ułożył plan działania, czyli teraz zacznę płakać i mama przyjdzie, to przestanę i będę się uśmiechać, bo już będzie wszystko dobrze. Nie, po prostu jeśli dziecko, wiecie, płacze w niebogłosy, a na waszych rączkach się uspokaja, to jest po prostu jego potrzeba. Po prostu na waszych rączkach jest mu dobrze i bezpiecznie. I moim zdaniem należy się cieszyć z tego, że jest coś, że macie tą władzę w rękach, nie wiem, czy władzę w kołyszeniu, że możecie tego maluszka uspokoić i tak jest mu po prostu dobrze. A dziecku trzeba dać się wypłakać zamiast brać na ręce. Czytam, że dziecko, wiecie, ćwiczy płucka, niech się wypłacze i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie mega przykre, bo jednak takie, wiecie, niemowlaki, noworodki nie mówią i płacz jest ich potrzebą, no za tym płaczem coś stoi, tak? Próbuje coś powiedzieć, że coś go boli, że coś jest nie tak. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że wiecie, niemowlę płacze, bo jest niemowlakiem, niemowlaki płaczą. Jest szereg rzeczy, które mogą temu maluszkowi przeszkadzać. Melusia też bardzo dużo płakała, jak była noworodkiem, niemowlakiem i dużo była takim, można być smutniejszym maluszkiem i można by powiedzieć, no ona jest niemowlakiem, noworodkiem i tak dzieci po prostu mają. Ja wiedziałam, że gdzieś tam jest ten problem i akurat gdzieś tam odkryłam ten refluks utajony samodzielnie, bo pediatra twierdził, że na pewno nie i wiedziałam, że po prostu coś się boli, coś czułam, więc wiem, że gdzieś tam szereg rzeczy typu, wiecie, zimno, ciepło, za głośno, za cicho, ale to są właśnie zawsze jakieś przyczyny. Nie ma tak, że dziecko sobie płacze, bo sobie płacze i olejmy je. Daj kaszkę na noc, to prześpi całą noc, albo daj mleko modyfikowane, to będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej. No, albo typu, że daj kaszkę w butelce, to będzie lepiej spało. Właśnie, w ogóle w butelce nie dajemy kaszki, tylko mleko. Kaszkę dajemy w kubeczku, w miseczce, łyżeczko, a nie w butelce, nie? Albo właśnie daj mleko modyfikowane, to prześpi całą noc. No wiecie, no zależy kto ma jakie też potrzeby, wiecie, zsyłając dziecko na świat, no ja sobie zdawałam mam z tego sprawę, że dziecko nie będzie spało całej nocy. Nawet my, dorośli, gdzieś tam się przebudzamy w nocy, idziemy do łazienki, czy nawet sobie nie zdajemy sprawy, kiedy my tak naprawdę się przebudzamy. Dziecku niemowlęciu jest o wiele trudniej przejść do kolejnej fazy, na przykład snu po 40 minutach, albo jak się rozbudzi, to samodzielnie zasnąć. Być może po prostu nas potrzebuje do tego, żeby poczuć się bezpiecznie i to jest jakby totalnie normalne. A właśnie jak ktoś karmi piersią, no tak jak ja i też usłyszałam, daj mleko modyfikowane, to wiecie, będzie lepiej, tak jak Melusia gdzieś tam kiedyś płakała, gdzie to w ogóle przyczyna nie jest w mleku, czy też w moim mleku, czy też w modyfikowanym i tak dalej, a wiadomo, że mieszanie mlek tak po prostu też nie jest właściwe dla jelit.
nie najada się, bo masz za rzadkie mleko. Jakby wiecie, wyznacznikiem nienajadania się są wskaźniki, które można sobie poobserwować, o których można sobie poczytać, bo tak jak mówię, płacz, wkładanie rączek do buzi nie jest oznaką nienajadania się, tylko dopiero gdzieś tam spadek z wagi, niemoczenie pieluch i wiele różnych rzeczy. Poza tym uwierzcie mi, tak po prostu jest, że mleko zawsze jest najlepsze, jakie może być z waszego organizmu. To wasz organizm dostanie po tyłku, że tak powiem, jak będziecie za mało jadły, za mało miały, nie wiem, witamin i tak dalej, to wtedy sypią się włosy, psują się zęby, bo te minerały, te witaminy są wyciągane z waszego organizmu, dlatego warto o siebie dbać. Kiedyś tak się robiło i dzieci żyły, jeśli zwrócę uwagę, że coś jest źle robione. No i to jest właśnie też najczęściej taki tekst cioci, babci, naszych mam, no osób, które już x lat temu wychowały dzieci i po prostu im się wydaje, że robiły to dobrze. I może inaczej, może robiły to dobrze na tamten moment, bo mówię, wiedza się różni, wiecie, to co my robimy teraz za 10 lat może okazać się też inne, czy też błędne, chociaż mam nadzieję, że już błędne nie będzie, tylko po prostu gdzieś tam kiedyś doskonalsze. Poza tym żadnym wskaźnikiem dla mnie nie jest to, że ktoś powie, że to rozszerzał dietę od 4 miesiąca i nic się nie stało, bo to czy się nic nie stało, to wiecie, dorosły się może dowiedzieć nawet w wieku 40 lat, czy coś nie jest wynikiem właśnie tego. Poza tym, no mówię, no nie po to są wytyczne, nie po to są badania, nie po to naukowcy nad czymś pracują, żeby wiecie, decyzja o różnych rzeczach miała wpływ na to, że ktoś wam powie, że nie wiem, dziecko sąsiadki, czy moje dziecko tak miało i żyło i wszystko było okej. No bo jakby jedna jednostka nie jest przykładem dla ogółu. Jak pójdzie spać na drzemkę, to będzie mocno zmęczona i będzie super noc. No nie zawsze tak działa. Chociaż powiem wam, że Malusia jest tutaj innym dzieckiem, bo Malusia faktycznie, jeśli nie pójdzie na drzemkę, albo od tej 17 już raczej jej nie ululam, no to faktycznie ona jest mocno zmęczona i śpi lepiej i mocniej. Natomiast moja pierwsza córka Lili była taka, że jeśli ona nie miała drzemki o właściwej godzinie, jeśli ją obudziliśmy za szybko, przerwaliśmy jej ten jakiś tam rytuał i plan, ona była bardzo taka godzinowa, o równych godzinach wszystko miała. U Melusi jest wszystko takie jeszcze takie luźne, albo takie po prostu będzie, jest jej tak w sumie obojętnie, czy pół godziny w tamtą, w tą. Lili to miała, wiecie, co 2 godziny karmienie, co ileś tam godzin spania, już nie pamiętam, ale była taka mocno godzinowa. No nie zawsze to tak jest, bo mówię, Lili miała tak, że jeśli tej drzemki nie miała, ją skróciliśmy, gdzieś wyjechaliśmy, coś się posypało, to już była kaplica, to już był płacz i było bardzo ciężko, więc to zależy od dziecka. Dziecko to kwestia organizacji, przy niemowlęku da się wszystko ogarnąć i to też moim zdaniem zależy od dziecka tak naprawdę, wiecie, nie lubię tego, kiedy gdzieś tam w internecie czy na YouTubie, gdzieś tam w filmach słyszę, że rodzice sobie wyjeżdżają, podróżują, bo dzieckiem się da, nie bójcie się, to jest kwestia organizacji. Nie jest, to jest kwestia tego, jakie jest wasze dziecko, czy ma jakieś choroby, czy ma jakieś trudności, jak zasypia, bo jeśli zasypia na piersi tylko i wyłącznie, tak jak moja pierwsza córka, to ja wychodząc z chrzcin, wiecie, z restauracji trzymam ją na rękach z piersią w buzi, bo inaczej nie spała i nie wyobrażałam sobie z nią gdzieś pojechać, podróżować samolotem, no bo wszędzie by musiała być z tą piersią na wierzchu i tak faktycznie było, gdzieś jeździliśmy samochodem, musieliśmy stawać i ją nakarmić, ona sobie musiała pospać na rękach, no bo wiecie, no nie powiecie takiemu 3-miesięcznemu, czy nawet 5-miesięcznemu niemowlakowi, że będzie inaczej, gdzie ja pamiętam jej płacz, to był taki płacz, że naprawdę nie dało się jechać, trzeba było się zatrzymać. Melusi też czasem nie odpowiada, że ona teraz na przykład ma zasnąć w samochodzie, ona wolałaby inaczej, pewnie sobie tak gdzieś w głowie myśli, że jej niewygodnie, ale to jest całkiem inny płacz, to jest taki marudząco narzekający, ale zaraz sobie zaśnie, a Lili to po prostu jakby miałaś ducha z siebie wyzionąć i po prostu trzeba natychmiast stanąć. Tak samo Lili trzeba było ciągle nosić na rękach, ciągle zabawiać, ciągle coś pokazywać, nosić. Melusia, chyba widzicie, że więcej jestem przy niej w stanie zrobić, więc to zależy od dziecka, a nie od tego, czy jesteśmy zorganizowane, chyba że wasze dziecko śpi na drzemkach normalnie, aby sobie leżycie do góry, wiecie, brzuchem, co też jest właściwe, ale potem na przykład macie jakieś zaległości w domu, no to jakby ten czas, kiedy dziecko wasze śpi, no to możecie sobie coś zorganizować, ale jeśli wasze dziecko nie śpi, czy też śpi z wami, no to nie bardzo da się coś w tym czasie zrobić.
nie pytaj dziecka, tylko daj, nałóż, podaj i tak dalej. No i to jest takie smutne, bo potem jest moim zdaniem tego wynik, że my jako dorośli boimy się o coś zapytać, boimy się, że nasze pytanie będzie niewłaściwe, będzie śmieszne, że nas się wyśmieją i to jest moim zdaniem też taka rzecz, którą wynosimy ze szkoły, kiedy często gdzieś tam niewłaściwe odpowiedzi, czy też pytania, wiecie, nie zadawaj za dużo pytań, nie drąż, nie pytaj. Niestety takie rzeczy u nas są w gdzieś tam edukacji zakorzenione i my potem jako dorośli boimy się pytać, bo nie chcemy, czy też zgłaszać się samemu, odpowiadać samemu, no raczej nie jesteśmy tacy spontaniczni, otwarci i wiecie, dzielimy się swoją wiedzą, czy też nie wiedzą od razu, tylko raczej się boimy tego oceniania. No i to też może wynika właśnie z tego okresu takiego dziecięcego. 2-latka to już powinien robić na nocniku. No to o takich rzeczach jak powinien, to już mówiłam. Że cwana i płacze, żeby wziąć ją specjalnie na ręce. No to już też mówiłam właśnie o tym płaczu, wymuszaniu, że totalnie czegoś takiego nie ma. Jak będzie zmęczony, to sam zaśnie. No i dobra. I słuchajcie, to chyba tyle. A tutaj jeszcze mam jakąś kartkę, jakieś dwie. Ma za dużo zabawek, jest rozpieszczone. No słuchajcie, co do tego, to jest to trochę moim zdaniem racja. Uważam, że dzieci mają obecnie za dużo zabawek. Ja gdzieś tam czytam na forach, że mamy się pytają, co kupić 3-latkowi, bo ono ma wszystko. Co kupić 4-latkowi, bo ma wszystko. Nie wiem, z czego to wynika, że... Właściwie, no może to wynika z tego, że chcemy zapewnić dzieciom jakąś lukę, jakąś naszą nieobecność, czas, albo żeby się zajęło troszeczkę więcej samemu. Nie wiem, z czego to wynika, że rodzice kupują tak dużo zabawek. Ja oczywiście też kupuję moim dzieciom, ale wydaje mi się, że nie mają tego za dużo. Czy też... mi się wydaje, że błędne jest też to, że rodzice coś kupują i zauważają, że dziecko się tym nie bawi, to sobie odpuszczamy i kupujemy następne, żeby się czym zainteresowało. A to jest często tak, że jeśli my pokażemy dziecku, nie mam teraz tutaj nic takiego, ale na przykład jest taka zabawka drewniana, gdzie tak się przestawia takie kółeczka różne w pętelkę. Jeśli my pokażemy dziecku, że to jest fajne, że tu można się bawić, to dziecko będzie się tym bawiło, tylko my musimy poświęcić swój czas, tylko my musimy pokazać, że to jest fajne samemu, czy, nie wiem, czy udawać zainteresowanie, czy po prostu się tym zainteresować, no bo dzieci same z siebie wszystkim szybko się nudzą. Jak gdzieś tam słyszę, że 6-latek już nie bawi się Lego, chociaż miał ileś tam zestawów, chociaż nie, no, że jak miał ileś zestawów, to może faktycznie się znudził, ale wiecie, o co mi chodzi, że po prostu moim zdaniem zainteresowania trzeba drążyć niekoniecznie tym, żeby kupować coraz co więcej rzeczy. Poza tym, no nie wiem, ile tego można kupować, żeby właśnie 2-latek już miał na przykład wszystko i nie ma pomysłu na prezent. No, ja mam dosyć dużą listę takich rzeczy, które gdzieś tam chcę dziewczynom kupić, no ale to są raczej rzeczy takie większe, które kupujemy gdzieś tam okazjonalnie, urodziny, święta, dzień dziecka, a nie po prostu na co dzień. My też, jak są na przykład święta, wolę się złożyć na jeden większy prezent, żeby to nie było 50 różnych dupereli. Poza tym też często robię im rotację, czyli coś chowam, wyciągam za jakiś czas, albo po prostu zabawki, tak wiecie, których już nie używa, które są nieużywane, znikają, czyli gdzieś tam je oddaję komuś, chowam na później dla Malusi na przykład, albo właśnie oddaję, pożyczam komuś, żeby tego też nie było za dużo, czyli taka, wiecie, systematyczne odkładanie tych zabawek, porządkowanie, żeby tego właśnie nie było za dużo. No i to by było na tyle w tym filmie. Dajcie mi znać, jakie wy słyszeliście mity na temat macierzyństwa, co sądzicie o tych, o których wam dzisiaj tutaj opowiedziałam. No i to było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!